Janek, bardzo udany konkurs dla Ciebie, trzecie miejsce i powrót na podium w końcu. No tak, dzisiaj skoki były dobre, przez to, że pozycja dojazdowa była dobra. Udało się w miarę tak ustawić, także jeżeli ta pozycja jest, to skoki są też dobre. Tak, i to jest do poprawienia w jeden dzień, tak właśnie dzisiaj, i później do ustabilizowania. Czasami tak jest, że z dnia na dzień można faktycznie dużo zdziałać. I tak zrobiłem w tym tygodniu. Postawiłem wszystko na jedną kartę i albo wóz, albo przewóz. I pomogło. Co możesz powiedzieć o warunkach, jakie dzisiaj były na skoczni? No na pewno były dobre warunki. Na pewno nie wszyscy mieli idealnie tak samo, tak? Takie są skoki, że nie da się rady, żeby było dla wszystkich sprawiedliwie. Ale myślę, że to był dobry konkurs, taki sprawiedliwy. Tak jak mówię, może nie dla wszystkich, ale sprawiedliwy dla większości. Także ogólnie fajnie. Wiesz, jak wyglądają w tej chwili Twoje najbliższe plany startowe? Puchar kontynentalny w Stanach, a później zobaczymy. Tak, a jeśli chodzi o skocznię w Iron Mountain, jest ona bardzo specyficznym obiektem. Miałeś okazję tam pewnie skakać. Co możesz o tym obiekcie powiedzieć? Taka stara skocznia, tak? Specyficzna, ale ogólnie jest tam fajnie. Podoba mi się tam. I mam nadzieję, że jeżeli tam będą dobre zawody, to i skoczę dobrze, to będzie dobrze. Tak. Czy możesz... Proszę. To podziękować dzisiaj kibicom za przyjście tutaj i za wsparcie podczas tego trudnego sezonu dla Was. Sam to mówisz, że to jest ciężki sezon. Jak znajdujesz jeszcze jakąś motywację, żeby w ogóle walczyć w tym sezonie? Czy już... No ciężko jest, tak jak tu mówisz, ciężko jest wykrzesać siebie motywację, choć mi jeszcze w tym momencie jej nie brakuje, tak? Wiem, że potrafię dobrze skakać, tylko trzeba kilka kwestii zmienić, te skoki naprawdę mogą być dobre. Mogę wrócić na takie dobre tory, na których już byłem kiedyś. Także na pewno nie kończę kariery jeszcze, choćby ten sezon był jaki był. Trzeba z niego wyciągnąć wnioski i skakać znowu w kolejnych sezonach dobrze. A pewnie nie chcesz tego komentować, jeżeli chodzi o odejście Łukasza Kruczka. Czegoś wpłynęło na Wasze nastawienie na przyszły sezon? Czy myślisz, że to może być właśnie taka... No coś takiego, co może motywować, że jakaś zmiana przychodzi i coś może nowego, lepszego się wydarzyć w drużynie? To, że Łukasz odchodzi, to jest jego decyzja, nie moja. Ja mu nie kazałem odejść, także tyle. Tyle na ten temat. Łukasz odchodzi, wszyscy o tym wiedzą. Jest tak, a nie inaczej.